Siemaneczko. Witajcie moi drodzy w mojej kuchni. Jak zwykle będziemy coś robić pysznego. Co będziemy robić pysznego? Będziemy robić pyszną wędlinkę. Tym razem coś nowego na moim kanale. Zobaczcie, co ja tutaj mam. To jest szynkowar. Tak on się prezentuje. Po prostu taki kubek. To jest kubeczek akurat na 1,5 kg jakiegoś dobrego mięsiwa. A tutaj mam, zobaczcie, 1,5 kg właśnie goloneczki. I z tej goloneczki dzisiaj zrobimy pyszną szynkę. Pierwszy raz na moim kanale coś takiego. Mam nadzieję, że to się sprawdzi, że będziecie chętnie oglądać, że wam to się spodoba, bo to jest prosty i łatwy przepis na coś, co możecie sobie w domu zrobić praktycznie bez żadnych maszynek, wędzarni itd., itd. Coś takiego kosztuje, naprawdę, nawet nie pamiętam, ile za to, za taki szynkowar 1,5 kg dałem. Oczywiście kupiłem to na sklepie firmy Jelux. Zapraszam, wrzucę link w opisie, jak również kod rabatowy. Bierzemy się do pracy. A więc najpierw, tak jak wspomniałem, 1,5 kg mięsa. Z golonki, trochę z tłuszczem, rozdrobnię sobie to na mniejsze kawałki. Zobaczcie, takie, taką kostkę, takie jakieś paseczki i z powrotem ląduje to oczywiście w misce. A więc pierwszą przyprawą, jaką będziemy dawać, to sól peklowa. Jeśli to oczywiście jest przyprawa. Ile dajemy? 18 gram na kilogram mięsa. Druga przyprawa, czosnek niedźwiedzi. 3 gramy na kilogram. Kolejna przyprawa, pieprz taki kolorowy, zobaczcie. Rozgniotę go sobie, oczywiście. Dwa gramy na kilogram, nie wiem czy wspomniałem nawet już. Oraz dodam ząbek czosnku, wychodzi 3 gramy na kilogram. Czosnek oczywiście, jak widzicie, przeciskam przez praskę. I dodam jeszcze 0,5 grama gałki muszkatołowej. Teraz to wszystko należy porządnie wymieszać. Ten czosnek niedźwiedzi się super z tym komponuje, z mięsem. Wiecie co, ja teraz to odstawię do lodówki na około godzinkę. Posprzątam sobie ten grajdołek cały mój i będziemy mięsko ładować do szynkowara. Pokażę wam, jak to mniej więcej u mnie wygląda. Niektórzy z was pewnie mieli już styczność z szynkowarem. Ja wam powiem, że robię w tym momencie robię trzecie podejście do wędlinki z szynkowaru i nawet mi się to spodobało. Wcześniej nie nagrywałem nic, bo chciałem się troszeczkę
podszkolić, nauczyć, z czym to się po prostu, z czym to się je. A więc zobaczcie, godzinka niecała nawet minęła. Ja to jeszcze przemieszam. Niech to zacznie puszczać soki, niech to zacznie się troszeczkę do ręki kleić. Już zaczyna się kleić. Mam tutaj woreczek, umyję łapkę. Mam tutaj specjalny taki woreczek, który był w zestawie z tym szynkowarem. Trzeba go włożyć tutaj do tego pojemniczka. I teraz to mięsko ląduje tutaj i trzeba go ubić. Tak ręką jak się da, najlepiej. A resztę zrobi ta sprężyna, która będzie dociskać to wszystko. Wypuszczę powietrze ze środka. Postaram się tu zawiązać guza, ale chyba mi nie wyjdzie. Więc zostawię to o w ten sposób. Zobaczcie. Tak to ma wyglądać. Niepełne. Tak z centymetr, 2 centymetry od pełnego. I trzeba to przykręcić. W ten sposób. A więc tak to wygląda. W zestawie oczywiście jest jeszcze termometr, który wbijam w ten sposób. Mięso ma w tej chwili, no chwilę poczekam, aż temperatura spadnie. Temperatura otoczenia była ponad 20 stopni. Temperatura mięsa pewnie coś w granicach 5-6 stopni zejdzie. Ale to nic. O co teraz chodzi? Teraz chodzi o to, aby to się ładnie zapeklowało, przyprawy się przeżarły. Wstawiam to na kilkanaście godzin do lodówki. Najlepiej przez noc i rano będziemy parzyć. Pokażę Wam jutro, jak to będzie się odbywać. Pozdrawiam serdecznie i do jutra. A więc witajcie kolejnego dnia. Taki garczek jest potrzebny. Teraz zobaczcie, on musi być trochę wyższy jak troszeczkę, albo przynajmniej taki sam. Ja mam akurat z takim siteczkiem. Tak to mniej więcej wygląda. Zobaczcie, wstawiam sobie tutaj i to ląduje w garku teraz. Oczywiście może to być normalny garczek, jakiś taki jaki macie w domu. Ja myślałem, że mam tak naprawdę, żeby mi się ten szynkowar zmieścił, ale niestety nie mam, więc kupiłem sobie coś takiego. Drugi termometr, który wkładam. O właśnie tak. O co teraz chodzi? Teraz chodzi o to, aby sparzyć tą golonkę do około maksymalnie 70 stopni. 68, 69, 70 maksymalnie. W wodzie o temperaturze nie przekraczającej 85 maksymalnie stopni Celsjusza. Tak to właśnie wygląda. Dobra, chodźcie tutaj bliżej, żebyście widzieli, o co chodzi. I nalewam tutaj wody. Woda leje z czajnika, ale ona jest zimna. No może nie zimna, tylko letnia.
No i jeszcze troszeczkę. Zobaczcie, w ten sposób. Tak to wygląda. I teraz to stawiamy na gaz, na palnik i parzymy. Oj, cała filozofia. Zobaczcie, tak to wygląda. Czekamy, aż na tym termometrze temperatura dojdzie do 85 stopni. 80-85 stopni. I tak będę sterował kuchenką, aby ta temperatura mi w garczku, temperatura wody nie przekroczyła. I tutaj musi osiągnąć, musi wejść na to żółte. Nie wiem, czy to będzie widać. Czyli maksimum 70 stopni Celsjusza. Od 65 do 70. Tak to właśnie wygląda. Powiem Wam później mniej więcej, ile to trwało. Już patrzę na zegarek, także będę wiedział, ile to zajmie. Zobaczcie. Po godzinie czasu temperatura ciągle 82-83 stopnie, a tutaj osiągnęła w środku, a zaparowałem się, osiągnęła w środku 40 stopni, czyli myślę, że jeszcze niecała godzinka i będzie gotowe. A więc słuchajcie, temperatura doszła 70 stopni, 69, 69 stopni, woda ciągle ma 82 stopnie. Już wyłączyłem. Teraz zrobimy taki myk. To wyciągamy. A to wyciągamy gorące. Razem z siateczką. Postawię sobie tutaj w zlewie. Niech mi po prostu to ładnie ostygnie. A jak ostygnie do takiej temperatury, że będę mógł dać do lodówki, włożę to do lodówki dzisiaj wieczorkiem. No i jutro będziemy rozkrawywać, kosztować, próbować. To znaczy ja to zrobię i powiem Wam, jakie są moje odczucia. 2 godzinki i 10 minut parzyło się to wszystko. 2 godziny i 5 minut parzyło się to wszystko. Tak to wygląda. Powoli, spokojnie. Widzimy się jutro przy próbowaniu tej zacnej wędlinki. A więc witajcie. Oto bohater dzisiejszy nasz. Zobaczymy, co tutaj się stało. Termometr wyciągamy. Schłodzone do 10 stopni, widzę. Musicie mi uwierzyć na słowo. W lodówce to było przez noc, dlatego że no nie mogłem wcześniej Wam tego pokazać, bo w pracy po prostu byłem. Ale ja sobie wstanę, będzie lepiej. Pięknie pachnie, jak golonka. Przyprawy oczywiście też czuć. Jeszcze światełko jedno zaświecę. Mam nadzieję, że będzie to lepiej widać. Tak to się prezentuje w środku. Jak widzicie, trochę to się sprężyło. Wylałem stąd troszeczkę wody również. Takie odgłosy. Tutaj dam sobie to na talerzyk. Dlatego, że woreczek jest cały jakiś mokry. Z galaretki. Pięknie. Rozetnę woreczek. Tak, aby łatwo było to. Mam nadzieję, że to dobrze widzicie. Zobaczcie, tak to wygląda. I teraz damy to na deseczkę. Oblepione jest galaretką. Opa. I będziemy kroić. A więc teraz zobaczcie, jak to się prezentuje. Ładna galaretka dookoła. Wiecie co, przekroję to. A może tak przekroję, aby wszystko było jasne. Zobaczcie.
Tak to się prezentuje. Goloneczka z szynkowara. Bardzo piękna. Aż sam się dziwię. Zaraz próbujemy, jak to zacnie, mam nadzieję, smakuje. No to jeszcze ukroimy kilka plasterków. A więc, moi drodzy, tak to wygląda. Pięknie, jeszcze nie próbowałem tego, ale już miałem ochotę tutaj coś skubnąć. Już się nie mogę doczekać tak naprawdę. No i próbujemy tej zacnej goloneczki. Petarda. Bardzo to dobre. Wędlinkę, którą możecie sobie zrobić w domu bez praktycznie żadnego sprzętu. Tak jak mówię, taki zestaw kosztuje wcale nieduże pieniądze, ze 100 zł, 100 kilka. Na pewno będą przepisy na taki szynkowar. Jak dla mnie mogło być, by być więcej soli. Ale moja małżonka będzie na pewno zadowolona, bo jest taka delikatna, ale jest bardzo zwarta, dlatego że to jest golonka. Myślę, że inne mięso też będzie dobrze zwarte. Także bez problemu cieniutkie plasterki możecie ukroić. Naprawdę, bardzo dobre, polecam. Szynkowar sobie kupić i robić różne właśnie takie wędlinki. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał. Więcej przepisów będzie tego typu. Wpadnijcie również na Nie samym wędzeniem żyje człowiek na Facebooku. Zapraszam serdecznie. Pamiętajcie, że na sklepie firmy Jelux macie 10% zniżki, jeśli wpiszecie kod rabatowy wędkarz10. Zapraszam serdecznie, pozdrawiam i do następnego filmu. Trzymajcie się, heja!